Dzień dobry, nazywam się Anna Rathenbury i pokażę Wam dzisiaj, jak wykonać bardzo prostą maseczkę na twarz. Do wykonania maseczki potrzebujemy dwa kawałki bawełny, tak jak tutaj mamy jeden wzorzysty, a drugi od spodu, na przykład biały. Chodzi o to, aby to była dobra bawełna, mocna. Potrzebujemy także gumkę, mniej więcej 65-70 cm oraz zacisk, metalowy zacisk, drucik, który używany jest do opakowań po kawie. Drucik pomoże nam w lepszym dopasowaniu maseczki w obrębie nosa. Odrysowujemy oba wzory na materiałach, czyli numer 2 na materiale wierzchnim, numer 1 na spodzie. Dodajemy 1,5 cm na szew. Wykrój w 4 różnych rozmiarach znajdziecie w linku pod spodem. Mamy tutaj teraz dwa kawałki, czyli wewnętrzną część oraz zewnętrzną część i przystępujemy do zszywania. Zszywamy początkowo część nosową, czyli tą zaokrągloną na obu częściach. Mamy teraz zszyte obie części i następnie przystępujemy do przeprasowywania obu części i rozprasowujemy szwy, ale w inny sposób niż zwykle, kiedy szyjemy cokolwiek. Tutaj chodzi o to, aby szwy były rozprasowane w jedną stronę. Ok? Na jednej stronie w jedną, a na drugiej w drugą. Chodzi o to, aby nie było żadnych przerw w szyciu. Ok? Czyli tutaj mamy jedną, a tutaj drugą. Mamy przeprasowane brzegi i teraz szwy z jednej w jedną stronę, a na drugiej części w drugą stronę. Chodzi o to, żeby nie było żadnych przerw, aby maseczka była bezpieczna, bo oczywiście to jest ta część, zaokrąglona część jest akurat na nosie i chodzi o to tutaj, aby na nosie i na ustach oczywiście. Chodzi o to, żeby nie było żadnych przerw w maseczce. To musi być bezpieczna maseczka. Następnie przystępujemy do wszycia metalowego kawałka. Może to być drucik, albo tutaj to jest akurat zaczask od kawy i wszywamy go zygzakiem na samej górze. Podwójnie, czyli w jedną stronę i w drugą stronę. Mamy wszyty drucik, dobrze się zgina, będzie można dobrze dopasować maseczkę na nosie. Teraz przyszywamy resztę, całą górę normalnym ściegiem prostym i zaraz także dół. Mamy teraz zszyte obie części, górę i dół. I przechodzimy do wypychania, czyli wypychamy na drugą stronę, na prawą stronę, rozpychając szwy tak, aby wszystko było równe. Tu jest drucik, drucik się świetnie zgina i rozprasowujemy z dwóch stron, tak aby wszystko było równo, dobrze rozprasowane i gotowe. Teraz zaginamy brzegi, to są brzegi, szlufki na gumkę. Dobrze jest je przeszyć podwójnym ściegiem, czyli w jedną, a następnie w drugą stronę.
gotowe szlufki i teraz przystępujemy do przeciągnięcia gumki, czyli używając oczywiście agrafki przeciągamy gumkę najpierw od dołu do góry, a następnie z drugiej strony od góry na dół. Teraz musimy zmierzyć długość gumki. Zwykle jest to 65-70 cm. Zależy oczywiście od wielkości głowy. Dzieci mają mniejszy obwód głowy. Gumka jest w dwóch częściach, czyli górna część nad uchem i wysoko na głowie, a dolna część pod uchem. Zszywamy gumkę dokładnie paroma ściegami, także zygzakiem, aby nie przerwała się. I maseczka gotowa. Dziękuję za uwagę.